siema, dzisiaj niedziela, lecimy kładami na Myjnie. 1160 km zrobiłem raptorem.
piątaka ze sobą wziąłem. Powinno starczyć na umycie. Myjemy. Paweł! Obkręciło mnie na rondzie! Jo? A ja tutaj po mnie jechałem, tak się zaczęło. Hamowałem, a wyjechałem. Mycie detergentem. Tak, od razu lecimy. Nie będziemy się szczypać. A, siedzenia jak najmniej. Kurde, piana. Piana jest lepsza. Bo to brud zejdzie cały, ten syf, kurz, dziadostwo. Opony będą czyste. Piana lepsza. Dobra, na luz wbiję. Go przetoczę trochę. Żeby wszędzie te koła zostały. Jest wyprany po prostu. Dobra. Co ja robię? Szybkie mycie na myjni. Szkoda, że popadało, coś by się pogumowało nim. No ale chociaż będzie czysty. Jaki brud tej piany, dobrze jest. Najgorzej, że na mokre usiądę. No i się mi skończyło. Paweł, pożyć 2 zeta. Jeszcze mam. Dobra, pukanie. Gotowy.
szkoda, że nie mam podgrzebanego siedzenia. Teraz to ta. Ja skończyłem. Dzisiaj u nas jest mega pogoda, powiem wam. Oprócz tego chwilowego deszczu, to jest pewno z 20 stopni. Ale te lampy to są luksus po prostu. Ciekawe na jak długo to będą dobre. Chodzi mi o to wypalanie tych LEDów. Mijania z dziennymi. Ale mam coś źle podpięte, a tu drogowe. Coś mam źle podpięte, bo jak naduszę na zmieniam bieg, to wbijają mi się długie. Pod zły bezpiecznik podpiąłem. Paweł, bo ci lakier zejdzie. Na błyszczacza wziąłeś? No. Na błyszczacz? Nie. Ready? Co? Siedzenie trzeba wziąć. Ja nie mam nic do wytarcia. A ja wziąłem. Moje wsiąka to nic nie da wytarcie. Jedziemy dalej. Jeszcze muszę tutaj kolektor dokręcić. Patrzcie tu. Zlazło. Porozkręcał się trochę. Paweł użyczył mi też jak nówka sztuka, nie? No. Ale jak tą drogą przejedziemy, to... Nie, wolno pojedzie, bo teraz popadało trochę, to się nie będzie kurzy. A. No ale zobacz, jak teraz czerwone, to znaczy czerwone. No. Zaraz inny kładziesz. Oj, te raptory. A tablicy czemu nie widać? Bleku, chcesz mandacik 1000 dostać? Paweł, tablicę odegnij! A. No to git. Założę jeszcze, bo jak się mam wyrżnąć gdzieś, znowu mnie zawinie. Nie, na spokojnie, bez śmierowania. Ale muszę go wziąć na ten, na kołki i posprawdzać, co mi tam się porozkręcało. Podokręcać wszystko.